Wczoraj w nocy z uwagi na warunki atmosferyczne zagrażające życiu, łódzcy policjanci od godziny 20 do 4 rano prowadzili działania mające uchronić osoby bezdomne, chore, niesamodzielne lub znajdujące się pod wpływem alkoholu. 40 funkcjonariuszy na terenie całej Łodzi, podzieleni na poszczególne komisariaty, w patrolach zarówno pieszych, jak i zmotoryzowanych, dokonują kontroli wskazanych miejsc przebywania osób bezdomnych. No, zależy nam na tym, żeby tak naprawdę jak najwięcej tych osób odnaleźć i udzielić im pomocy. Zadaniem było przekonanie tych osób, które mimo zagrożenia nie chcą trafić do schronisk czy noclegowni, aby zmienili zdanie. Chcemy nawiązać z nimi kontakt, aby dowiedzieć się, czy wszystko w porządku, czy potrzebują pomocy, zarówno na przykład pomocy medycznej, jak i poszukują miejsca noclegowego. Jeżeli sytuacja jest taka, że potrzebują pomocy medycznej, wtedy wzywamy pogotowie, staramy się tej pomocy udzielić. Jeżeli trzeba ich przewieźć do schroniska i wyrażają na to zgodę, wtedy po prostu udzielamy takiej pomocy, taką osobę przewozimy do schroniska. Jeżeli jest to osoba na przykład pod wpływem alkoholu, czyli jej pobyt dzisiejszej nocy, kiedy mamy temperaturę minusową, może zagrażać jej życiu, wtedy przewieziemy ją do izby wytrzeźwień. Reakcje są bardzo różne, no, tak jak każdy człowiek. Jedna osoba jest zadowolona, rozmawia z nami, tłumaczy, że jest wszystko w porządku, że jest ciepło ubrana, ma ciepłe okrycie, ma koce, kołdry jakieś, którymi może się okryć i ogrzać, ale są też osoby, które wręcz nie życzą sobie rozmowy z nami. Tak? My staramy się dotrzeć do tych osób, pamiętajmy, że te działania mają na celu tak naprawdę pomóc tym osobom, nawiązać z nimi jakiś kontakt, wywnioskować w krótkiej rozmowie z nimi tak naprawdę jakaś przyczyna bezdomności, bo może będziemy potrafili im pomóc. Redakcja portalu Tu.łódź.com uczestniczyła we wczorajszych działaniach łódzkiej policji, natomiast podczas naszej obecności nie udało znaleźć się żadnej osoby bezdomnej. Z jednej strony to cieszy, ale też pojawia się pytanie, czy policja rzeczywiście wedle zapewnień zbiera informacje o miejscach pobytu takich osób. Co roku nasi dzielnicowi w okresie tuż przed tym ochłodzeniem jesiennym robią taką listę, to znaczy sprawdzają te potencjalne miejsca, zbierając informacje na przykład od lokatorów konkretnych adresów, konkretnych bloków, domów mieszkalnych, czy wiedzą, czy gdzieś w okolicy znajdują się takie miejsca. Jeżeli tak, robimy taką listę zbiorczą, którą rozsyłamy po wszystkich komisariatach, wszystkie patrole, które pełnią służby na terenie całej Łodzi tak naprawdę, w okresie jesienno-zimowym, w okresie na przykład mrozów, mają obowiązek kontrolować tego rodzaju miejsca w ramach swoich czynności. To są bardzo często na przykład różnego rodzaju pustostany, to są na przykład najwyższe piętra bloków mieszkalnych, to są jakieś stare, opuszczone lokale, które kiedyś mogły być na przykład sklepami, to są piwnice. To jest naprawdę, spektrum jest bardzo duże tych miejsc. W Łodzi żyje około 1000 bezdomnych osób. Policja co roku próbuje pomóc choć części z nich. Maksymilian Rybicki, Tu.łódź.com.